Widzowie, co mogę powiedzieć? Namówiliście mnie, żeby było więcej odcinków z mapeczek od was i popatrzcie, side by side jest to pierwsza mapeczka, którą dzisiaj sobie przejdziemy oczywiście na trybie kreatywnym, bo jakżeby inaczej. Wygląda ona naprawdę ciekawie, jest oczywiście stworzona przez widza. Czy kogoś to dziwi? Nie powinno w każdym razie. Przesada, przesada, jeszcze raz przesada. Słuchajcie, coraz mniej osób ma nasz kod Abra, a przez to polski kod traci na sile. Wejdź teraz na koniec sklepów Stumble Guys i wpisz kod Abra. Dosłownie cię to nic nie kosztuje, a to są tylko 4 litery A, B, R, A. I z góry bardzo dziękuję. Lecę sobie tutaj i teraz jedziemy tutaj. Widziałem, słuchajcie, że naprawdę podsyłaliście mi tak strasznie dużo tych kodów, tak strasznie dużo mapeczek, że po prostu muszę każdą z nich przetestować. Dobra, lecimy sobie tutaj na wyrzutnię. O kurde, ty, gdzie ja jestem? Okej, może pójdę najpierw na dół, żeby tutaj się w ogóle przyjrzeć tej sytuacji, bo co to jest za... Wow! Wow! Okej! To jest duża mapa! To jest naprawdę bycza mapa i tu będzie, słuchajcie, naprawdę ciekawe, więc lećmy! Pau, pau, pau! Lećmy znowu! Pau, pau, pau! Ty, jakbym się zmienił w piłę, to będzie, słuchajcie, lepiej, będzie mi łatwiej. Ty, faktycznie tak jakby trochę jest lepiej, co nie? Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Tu jest jakaś armia helikopterów janiarzyjanów! Okej, dobra, dobra, dobra. Nie chciałbym zostać trafionym, więc dam emotkę GG. Pozdro swarte, wariaty. Okej, o kurde, ty, ja miałem tutaj być w ogóle? Bo ja kompletnie nie wiem, słuchajcie, gdzie ja teraz będę. Kompletnie, słuchajcie, wow, 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 to jest jakieś super przyspieszające. A ja się nie zgadzałem na to. Ja nie chciałem, żeby tutaj było takie przyspieszenie. Dobra, ej, to jest nie! Ej, to jest mega ciekawe. To, słuchajcie, jest strasznie fajne. Dobra, bo tutaj ciężko, słuchajcie, że tak powiem, ogarnąć to na czas, ale dobra, mamy, słuchajcie, to. Okej, te klocki nie wyglądają, jakby się, słuchajcie, przesadnie ruszały, więc lubię to. Lubimy to, wariaty. Dobra, pow, 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 ale przyjemna mapka. No nic, tylko grać w takie mapki. Ej, dobra, wiem, co to jest za klocek. Wiem, co to, widzowie, jest za element. Natomiast tak szerokiego jeszcze nie widziałem. Serio, zawsze to, pamiętacie, były takie słupki bardzo, bardzo chude, co nie? No to tutaj faktycznie ktoś to zrobił zupełnie inaczej i to, moim zdaniem, robi fajną robotę. Tutaj, słuchajcie, to są odwrócone kolce. Tak, okej, okay. Czyli nie mogę się tu za nisko ześlizgnąć, bo słuchajcie, wtedy mnie chyba walną. Dobra, tutaj, słuchajcie, zobaczymy. Okej, one dość długo tutaj akurat się rozwalają. A jak tutaj... O kurde! O kurde, tego nie przewidziałem. No to tutaj może być, słuchajcie, sporo z tym zabawy, powiem szczerze. Ale dobra, jedźmy, 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 jedźmy. Mam tutaj pomysł, słuchajcie, jak to zrobić. Chociaż kurde, szczerze, nie wiem, czy to jest w ogóle do przejścia, bo widzieliście, jak to strasznie szybko postępowało, prawda? Więc ja bym zrobił coś takiego, żeby tutaj stanąć właśnie, o, na samym środku. O kurde. O kurde. Dobra, i teraz, słuchajcie, trzeba coś takie... Ej, szczerze, nie wydaje mi się, że to przejdę. Wiadomo, mamy 6 minut, natomiast ja widzę, że po prostu, słuchajcie, tego jest za dużo. Tych kafelków tam jest znacznie, słuchajcie, za dużo. Naprawdę, i teraz nie żartuję, jakby totalnie chciałbym to przejść, ale nie wydaje mi się, aby to, słuchajcie, po prostu było możliwe, dlatego że to się po prostu za bardzo buja. To się zdecydowanie za bardzo buja, chyba że... Słuchajcie, byśmy zrobili tak, uwaga, pał, pał, dobra... Dobra, dobra, jestem na kolejnym, ale to dużo nie zmienia, słuchajcie. To naprawdę nie zmienia wcale tak strasznie dużo. Patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, robimy, słuchajcie, tak. O kurde, te są już takie o, te są ciężkie. Całe szczęście, a ja się bałem. A ja się tak bałem, no nie, to jednak może to przejdziemy. To jednak może to przejdziemy. To chyba niepotrzebnie się, słuchajcie, przestraszyłem. Całe szczęście w takim razie. Dobra, zmieniamy się tutaj w piłeczkę. Okej, tutaj wiadomo, że przekręć się. I teraz tak, tu są pojedyncze. A czy ja mogę skakać co dwa? Chyba teoretycznie mógłbym. Okej, pytanie, czy któryś, słuchajcie, tutaj zaraz nie będzie jakimś fejkowym. Wiecie co? Żeby nie zepsuć sobie checkpointa, wolę... No, ty widziałeś tego laga? X, D. Nie, 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 nie. Gdzie był checkpoint? Gdzie był checkpoint? Gdzie był checkpoint? Bo naprawdę, zaraz nie... Okej. Przesada. Przesada. Nie mogę, słuchajcie, nic zrobić. Jakby nie mogę nawet tutaj się zrespić. Dobra. Dobra. Żyję. Okej. Okej. Dobra. Tutaj, słuchajcie... Nie! Panie władzo, panie władzo...
Ktoś zrobił bardzo źle ten checkpoint. Nie. Naprawdę zaraz zabraknie nam czasu. A ja byłem przecież na samym końcu, słuchajcie. Na samym końcu tam byłem. Dobra, to żeby teraz nie zważywić, patrzcie, zrobimy sobie tak. Okej, i teraz słuchajcie, lecimy co? Pojedynczo? Tak, słuchajcie, ja nie wiem, czy naprawdę nam wystarczy czasu, ale lećmy pojedynczo, bo inaczej, słuchajcie, to będzie masakra. Dobra, tutaj można akurat podwójnie, tutaj bez problemu. Tutaj też można, myślę, bez problemu podwójnie. Okej, i tu już pojedynczo, słuchajcie, żeby nie zważywić. Nie wiem, czy tutaj nie będzie jakoś mega, mega trudno. Nie, dobra, tu jest na lajcie, słuchajcie. Tu jest całkiem spoko. Dobra, zmyjmy się w piłkę i przejdźmy to. Jezu, ej, powiem szczerze, zostało nam jakieś 5, może 10 sekund. Natomiast mapka super i dajemy jej 10 na 10, wiadomo. Gdyby ktoś pytał, jest to Side by Side od Wapka Good, więc pozdrawiamy. Natomiast teraz polskie app S. Stumble app w wersji polskiej. Abra, nie masz psychy tego przejść serio. No to co, nie gram, skoro nie mam psychy, wariacie. A, żartowałem. Ej, wpadaj na www.abrety, jest to pierwsza linka w opisie każdego filmu. Możesz zakupić czy koszulkę, czy brelok, czy czapkę z daszkiem, a ja o tym trąbię. Natomiast no, one się szybko wyprzedają i warto się pospieszyć. Oczywiście do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis. Pierwszy link w opisie. No dobra, polskie app S. Okej. Nie wygląda to w ogóle jak Stumble App, ale może to być tak jak wiecie, Dua Lipa po 3 miesiącach bycia w Polsce. I chodzi o to, że właśnie to przez to, że polskie, to nie wygląda najlepiej, co nie? Ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Jestem, słuchajcie, ciekaw. Pytanie, czy bym doskoczył tam piłką? Nie. Natomiast, żeby też nie było, ja nie hejtuję tej mapki, ona mi się podoba, słuchajcie. Jakby po prostu mam bekę, że wiecie, że miał być Stumble App, a to nie wiem, czy to wygląda jak Stumble App. Swoją drogą, słuchajcie, co tutaj zrobić, bo jakby, wiecie, ja mogę wziąć piłkę i ja mogę tam doskoczyć, ale ktoś bez piłki przecież by w życiu tego nie przeskoczył. Nie ma żadnej fizycznej możliwości, aby tam przeskoczyć, słuchajcie. Tam, aha, jakby, czemu ta platforma nagle zaczęła się ruszać, kiedy mnie już tu nie ma? Jak to jest możliwe? Ej, dosłownie ona zaczęła się ruszać, jak ja se poszedłem. O kurde, ale to było totalnie porąbane w takim razie. Strasznie porąbane. Dobra, przeskoczmy sobie tutaj, okej. Te śmigła wcale nie są, słuchajcie, takie wolne, powiedziałbym, wiecie, naprawdę. O, tutaj to jest ciekawe. Zawsze jak gramy z takimi śmigłami, to one są bardzo, bardzo wolne. I to bardzo pomaga. Ej, dobra, tego nie kumam, słuchajcie. Nagle to śmiga. O co chodzi, słuchajcie? Czemu to nagle śmiga? To nie ma żadnego wytłumaczenia. A to? Dobra, jadę jeszcze raz, ale to się robi... No, nie nacisnąłem nawet 2 razy spacji! Ej, ta mapka jest strasznie zbagowana. Ej, nie wiem dlaczego, ale jestem mega ciekaw, czy to jest kwestia mapy, czy kwestia internetu, bo ping mam normalny i nie chcę mówić, że to jest wina mapy, bo dlaczego to miałaby być wina mapy? Ale tu się dzieją tak strasznie dziwne rzeczy, że nie umiem naprawdę wytłumaczyć, a chciałbym to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, słuchajcie, a nie inaczej. Dobra, tu sobie poczekam. Jadę znowu, słuchajcie. Ej, musicie uwierzyć na słowo, naprawdę nie nacisnąłem podwójnej spacji. Kolejna próba, ale ja się już boję cokolwiek, słuchajcie, zrobić. Dobra, okej, jestem... A widzicie? Widzieliście, jak zacinało mi postać? Coś jest nie tak, słuchajcie, z tym Stumble Guys dzisiaj. Nie wiem co, ale coś jest ewidentnie, słuchajcie, nie na rzeczy. Dobra, tutaj sobie też przeskoczymy. Okej, tutaj sobie z tego przeskoczymy ładnie, pięknie. Dobra, z tego sobie tu przeskoczymy. Okej. No tutaj to wiadomo, będą trampolinia... Że... Dobra, nadrobimy. Okej. Chyba muszę, słuchajcie, polecieć. Powiedz, że to był checkpoint, proszę. Ej, ale to są chyba jakieś żarty akurat. Jakby przez to, że gość nie robi checkpointów, mamy 100% szans na to, że nie przejdziemy tej mapy. Ja jako twórca mapy wolałbym dać checkpoint, żeby właśnie, nie wiem, taki youtuber jak ja to przeszedł całe. Nie, no teraz przeniknąłem przez platformę, Boże! Wystarczyło nie dawać tak cienkiej tej platformy. Dobra, teraz już bez cięcia, słuchajcie, w takim razie lecimy tutaj. Uwaga, skaczę sobie tutaj. Okej, teraz się udało, więc lećmy, słuchajcie. Naprawdę, tego czasu mamy tak strasznie mało, że po prostu musimy wykorzystać już każdą milisekundę, bo naprawdę, no przez to, że gość nie zrobił checkpointów, słuchajcie, to na 100% nie przejdziemy tej mapy, no nie? Serio, następnym razem dawajcie te checkpointy, bo jakby to wiecie, to wy tracicie na tym, że ja nie przechodzę mapki od was. O Boże. Dobra, następna mapeczka, słuchajcie, będzie to Lodowa Góra od Slajku. O co chodzi z Lodową Górą? Aha, ty! Że te sterowce trochę są w kształcie, tak jakby ta góra lodowa była. O, ciekawe! Z naszej perspektywy trochę to wygląda, no nie? Niech będzie, że to jest faktycznie taka trochę góra lodowa. Całkiem spoko to wymyśliłeś, wariacie. Jedyne co, to tutaj będę się ślizgał, no nie? Więc zobaczymy, słuchajcie, czy ta mapka jest stosunkowo łatwa?
Ty, gdzie miałem polecieć? Chyba miałem, słuchajcie... Tu do sk... Ej, bez szans chyba, stary, wiesz? Chyba bez szans. Nie, nie, nie. I za każdym razem ja muszę się tu wracać. Ej, powiedzcie mi, czy wy robicie to celowo, żeby mnie wkurzyć, że nie robicie checkpointów i tak dalej? Bo jeżeli tak, to nieźle mnie trolujecie, powiem szczerze, to wam się udaje. To w takim razie, słuchajcie, szacunek nawet, nie? Ale jeżeli nie robicie tego celowo, to kurde, dodajcie czasem checkpoint, please! No popatrzcie, co tu się dzieje, popatrzcie, co tu się dzieje. Bo wiecie, ja znowu będę tracił 5000 minut na powrót, a przez to znowu nie dogram jakiejś mapki do końca. Znaczy, akurat tej mapki to nie znam, może ona jest bardzo krótka, ale rozumiecie, co chcę przekazać, prawda? Dobra, 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 mam jeden pomysł, słuchajcie, mam jeden całkiem cwany pomysł, no nie? Okej, okay, tak się wy... Ta trampolina tak wybija, że słuchajcie, mój pomysł chyba, słuchajcie, niestety nie zagra, ale mam inny pomysł. Udało się. I co ja mam teraz zrobić, słuchajcie? Muszę, o Jezu, naprawdę? Ale to będzie długo trwało, to będzie bardzo długo trwało, że w ten sposób, słuchajcie, robię. Teraz robię tak, tutaj robię tak. Okej, okay. O Jezu, ale to... Kurde, wariacie, trochę za dużą wagę temu dałeś, bo popatrz, 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 o co tutaj chodzi, no nie? Będę tutaj siedział przez 5 minut. A zaraz się, słuchajcie, ześlizgnę i tyle będzie z naszej zabawy. Dobra, okej, to się akurat udało, słuchajcie, to się udało, więc całkiem spoko. Tutaj całkiem fajny fragment nawet, no nie? Dobra, 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 fajne. To było akurat fajne, to mi się nawet tutaj dość mocno podobało. Okej, mamy trampolinkę i słuchajcie, ta Nie, nie. My już znamy te pieniążki. Okej, tu się... A na tych się da stać? Jak to jest możliwe? Pamiętacie? Wczoraj nawet pokazywałem mapkę, na której, w ogóle dwa razy w nią grałem, na dwóch odcinkach, której nie dało się przejść przez to, że właśnie te pieniążki tak jakby cię przesiąkały, że ty jakby przesiąkałeś przez te pieniążki, co nie? Dziwne to było. Ale dobra, tutaj się da, więc całkiem, słuchajcie, spoko. Dobra, jest trampoliniarz Jan. Dobra. I tym trampoliniarzem Janem, gdzie my... Okej, dobra. Słuchajcie, nie bardzo... Mam jeden pomysł, mam jeden niezły pomysł, żeby wskoczyć tak... Dobra, okej, okay. Jestem na samej górze. A ty, widzi ktoś metę? Ja chyba widzę na dole, słuchajcie, metę. Czy mi się tylko wydaje? O kurde, znaleźliśmy metę. Ej, dobra, fajnie to rozwiązane zostało. Naprawdę całkiem śmiesznie, że musiałem w ogóle szukać tej mety. To było całkiem cool, to może być fajne. Konstrukcja 1.0, pluapki, piłki, laser. Pluapki. Zapowiada się fajnie. Dobra, pokaż jak to wygląda. O kurcze. O wow. Ej, mega ciekawie. Pytanie, czy to będzie, słuchajcie, do prze... O wow. Ej, to jest super przekminione, patrzcie to. Ja mam teraz tędy przejść, prawda? O kurde, tu chyba miałem skoczyć, ale nawet tego nie zauważyłem. Dobra, 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 dobra. Lecę, lecę tu. O Jezus, no nie. Ej, ale było napisane pluap. Co? A czemu nie mogłem tam wejść? Dobra, teraz. Dobra, okej, okay. Mamy to, ale jednak nie mamy tego. Kurczę, ja tutaj niestety nie wiem co, o co tutaj chodzi, co nie. I to jest spory minus, że jakby nie widzę co mam zrobić, no nie. Ale dobra, chyba już mniej więcej kumam. Dobra, lecę sobie tutaj. Dobra, polecę sobie od razu tutaj. Teraz sobie polecę od razu tutaj. Teraz sobie polecę od razu tu. O kurde. Ciebie chyba pogrzało, że ja na tym wyląduję. No chłopie, co ja miałem niby zrobić innego? Ej, dobra, XD. Ja nie miałem bladego... Aha, że tu? Tu miałem? No to kurde, co ja mam zrobić? Ej, bez beki, bo ja nie wiem, co mam zrobić, co nie? Jakby to... Aha, że tutaj? Ha! Ej, fajna mapa. Lubię takie mapy i bardzo mi się ona, powiem szczerze, podoba. Nawet nie mogłem dokończyć zdania. Niesamowite. Niesamowite to jest, słuchajcie, czasem. Niesamowite. Dobra, słuchajcie, tam nie doskoczę, ale mam pomysł, żeby zrobić... Nie, no nie mogę, no nie wytrzymam, no naprawdę, słuchajcie, zaraz nie wytrzymam. Ja cię kręcę, ale mnie wkurzają takie mapy. No ale tym lepiej, słuchajcie, tym lepiej dla mnie, bo... No bo to jest śmieszne, jak mnie wkurzają te mapy, naprawdę, to jest akurat zabawne. Dobra, gdzie my mamy polecić, słuchajcie, moim zdaniem... O Jezu, no ale ja tam nie przejdę przecież tego. Dobra, spróbujmy, słuchajcie. Spróbujmy. Dobra.
Dobra, tylko tak, czy ja mam lecieć pod środek, czy ja mam lecieć, słuchajcie, gdzieś tam, bo ja niestety nie wiem, gdzie, słuchajcie, w tym momencie się znajduje meta. Dobra, zróbmy coś takiego. Kurde, ale trollolo tu się odbywa, naprawdę, no tu jest potężnie, tu jest naprawdę, słuchajcie, potężnie. Dobra, to przejdźmy tak, jak, słuchajcie, trzeba, czyli prawdopodobnie tędy, tak bym zakładał, że, słuchajcie, prawdopodobnie tędy mieliśmy przejść. Okej. Tu jest kula, słuchajcie, znaczy kula, piłka do koszykówki. I czy ja miałem ją w ogóle zrzucać? Tego nie wiem, słuchajcie. Naprawdę tego nie wiem, czy miałem ją zrzucać, ale to jest strzałka. Skoro jest strzałka, to strzelam, że jednak całkiem nieźle poszedłem. Dobra, tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy to jest jakiś checkpoint, ale strzałka do góry. Dobra, jest tramp... Serio? Ja cię kręcę. Naprawdę? Naprawdę? Ja nie mogę. Ja nie mogę. To co ja mam niby tutaj zrobić, no? No czekaj, no tutaj też nie mogę. Co tu się w ogóle dzieje? Co to jest za mapa, że ja nie wiem, co w ogóle tutaj się dzieje. Ej, naprawdę, bez kitu. Bez kitu. Bez kitu. No skoczę sobie tutaj na dół. Ej, ale naprawdę, naprawdę nie można dać jakiegoś wytłumaczenia, co ja mam zrobić? Serio, ja wiem, że wy lubicie, jak ja się wkurzam. Ja... Jestem oazą spokoju, naprawdę, jestem oazą spokoju, ale do czasu, słuchajcie. Do czasu! No kurde, ja nie wiem, co mam tutaj zrobić, kompletnie nie wiem. No słuchajcie, stoję tutaj, jest strzałka do góry, no nie mogę popatrzeć do góry, nie da się! Nie da się! Dobra, lecę tu! Okej, jestem tu, fajnie. I teraz strzelam, że jednak tutaj, tu pewnie był jakiś checkpoint. Dobra, tu se skaczę. Okej, to czemu co sekundę, słuchajcie, ja ginąłem? Próbowałem tutaj przejść 15 razy i jakoś ginąłem. To o co w tym wszystkim chodzi? Bo to trochę jest niezrozumiałe dla mnie, no nie? Dobra, jedźmy, słuchajcie, jedźmy. Dobra, tych laserków tutaj bym uniknął trochę. Tutaj też nie wiem, słuchajcie, o co chodzi. Po prostu przejdźmy sobie bokiem, bo tutaj nawet nas to nie bije. Jakby dziwne, jeszcze raz dziwne. Mamy mały problem. Bo znowu zabłądziłem. Nie no, to naprawdę? Jakby serio to się dzieje? Serio to się dzieje, czy ja jestem tak nieogarnięty, widzowie? Weźcie mi, napiszcie, bo znając mnie, ja jestem strasznym dzbanem, naprawdę. To ja raczej nie ogarniam, ale... Ale ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Naprawdę nie wiem. Czy ja naprawdę mam się wrócić? Serio? Bo jeżeli ja mam się wrócić, to po co ja tu przychodziłem? To nie ma wtedy żadnego, słuchajcie, sensu, co nie? Tak kompletnie żadnego. Dobra, lecimy w takim razie, no... Wow, nigdy w życiu... Chyba nie byłem tak zirytowany jakąkolwiek mapą. Chyba nigdy w życiu, tak mi się wydaje. Naprawdę, no a tutaj... Nie rozumiem. Ja nie mówię, że mapa jest zła, tylko chciałbym wiedzieć, gdzie mam iść. Naprawdę, bym chciał ją przejść, co nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, pójdźmy jeszcze raz ten dalej. No przecież ja stąd przychodziłem, to jakby co ma się tutaj zmienić? No mogę zrobić coś takiego, mogę tutaj zrobić coś takiego. Teraz mogę stanąć na tym i teraz co? Jakby... Ej, no my wracamy do punktu wyjścia. Ja już tu byłem. Co ja mogę zrobić więcej? Naprawdę, co ja mogę zrobić więcej? Abra Obi, fardzo fajna dla ciebie. To też się zapowiada nieźle. Sprawdźmy to! Okej, Abra Obi, spoko. Bardzo krótka mapa. Liczę tylko na to, że da się ją prze... Ej, nie gadaj. Proszę, powiedz, że to jest fake. Okej, całe szczęście. Jakby to nie był fake, to przysięgam, żebym wyszedł. Przysięgam. Natomiast słuchajcie, trochę nie kułam konstrukcji tej mapki, dlatego że ja mogę zrobić coś takiego. I to wszystko? Ja mogę... Serio? Ja mogę ją tak przejść? Dobra, to w takim razie, słuchajcie, trochę nie kumam tej mapy. No bo naprawdę, co tu się dzieje? Dobra, cześć. Skoczmy sobie tutaj, to nas wybije... Serio? Okej. Śmieszne są takie mapy, bo odpalając ją myślę, że o kurde, będą problemy. A potem jest fajna mapa. I ostatnia mapa tylko dla Abry, kot Abra w sklepie. Wiadomo, wpisuj kot Abra i wiadomo, że wpadaj na www.abrety właśnie po taką koszulkę i po zdjęcie z autografem gratis. Dobra, tylko dla Abry. Czyli tylko i wyłącznie ja mogę ją zagrać. Słuchajcie, kolejna mapka, która jest bardzo prosta. Natomiast, czy ona będzie wkurzająca? Czy ona właśnie może będzie trollololo, jak taka, co była przed chwilą, no nie? Dobra, zobaczmy. Okej, spoko. Okej, dobra, kumam zasadę, jakby, co tutaj trzeba zrobić. A czy jestem w stanie zrobić, słuchajcie, coś takiego? Okej, jestem. Zrobimy sobie tak. Teraz zrobimy sobie tak. Okej, wiadomo. Dobra, tutaj robimy sobie coś takiego. Dobra. Wow!
Okej, Milusia mapka. Milusia mapka, lubię takie miłe mapki. Okej, dobra. Wróćmy się tutaj. Tutaj może być. Tutaj. Okej. A tutaj się bałem, że będziemy się ślizgać, ale nie. Na całe szczęście się nie ślizgamy. I teraz tak, mamy, słuchajcie, jedną wyskocznię. Dobra. Pytanie, jak ona nas, słuchajcie, wybije. Całkiem nieźle. Czy tu się da doskoczyć bez piłki? Powinno się dać. O, da się. Dobra, całkiem spoko, całkiem miło. Dobra, tutaj mamy kolejną wyskocznię w takim razie. I co, rozumiem, że już tutaj muszę stawać? No nie, no ta nas troluje i ta w tę stronę. To w którą stronę? O, dobra, o kurde. Ej, to jest najkrótsza i chyba najprostsza mapa, jaką zagrałem w życiu. Ale po tych wkurzających dzisiejszych mapeczkach, to nawet się cieszę, słuchajcie, że w nią sobie tutaj pykamy. Naprawdę, to nawet miło mi zrobiło, szanuję.